Witam serdecznie Państwa. Wczoraj miałam okazję uczestniczyć w inspirującym spotkaniu z serii I'm Remarkable. I powiem szczerze, że przed tym spotkaniem nie miałabym śmiałości powiedzieć tego, co za chwilę. A powiem, że jestem wyjątkowa, ponieważ zarządzam zespołem wspaniałych ludzi. Jestem wyjątkowa, ponieważ od 15 lat mam poczucie misji tego, co robię. Tego, jak wcześniej pomagałam inwestorom, a teraz pomagam polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w projekcie Polskie Mosty Technologiczne. Projekt PMT, w skrócie tak zwany, czym jest? Jego założenia. W tej chwili to już jest trzeci rok realizacji tego projektu. Zorganizowaliśmy 12 naborów, podpisaliśmy już prawie 500 umów. Na czym polega? Wspieramy polskie firmy, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w postawieniu pierwszego kroku na rynkach pozaunijnych. Pomagamy im zapukać do tych drzwi nowych rynków, zorientować się, czy dadzą radę tam zaistnieć. I wszystko to z niedużym zespołem ludzi. Budżet samego projektu na początku to było 176 milionów, po czasie powiem Państwu, co na to wpłynęło. Musieliśmy to zmienić, zmniejszyć ten budżet, ale to tak jak, to jest tak, jak robi się coś nowego, nigdy nie wiadomo, czy te plany, założenia, które były tworzone kilka lat temu, sprawdzą się po latach realizacji, biorąc pod uwagę na różne czynniki zewnętrzne, a szczególnie, no, jak wszystkich pewnie dotknęła pandemia. Też nikt nie spodziewał się i nas ta pandemia też dotknęła. Co nas wyróżnia, jeżeli jako projekt? Prostota i dostępność. Prostota tego projektu polega na tym, że stworzyliśmy go w taki sposób, cała idea i też jakby aplikowanie do tego projektu jest tak proste i tak go reklamujemy, że nie trzeba korzystać z usług oczywiście zewnętrznych ekspertów. Rozumiemy, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa często nie stać się na tego typu wydatki, dlatego tak został przemyślany ten projekt. Poza tym, jako mały, ale doświadczony zespół, 13 osób, tylko realizuje projekt powyżej 100 milionów, mamy podejście misyjne i biznesowe. Jesteśmy otwarci dla tych przedsiębiorców. Nie powinnam się w ten sposób chwalić, ale na stronie naszej agencji telefon komórkowy to chyba tylko do mnie jest do kontaktu, jeżeli chodzi o taki bezpośredni kontakt. Do mnie i do kolegi z zespołu. Także każdy przedsiębiorca, który realizuje projekt w ramach Mostów albo jest zainteresowany projektem, może do mnie zadzwonić. Oczywiście nie odbieram telefonu po godzinach, chociaż tak się zdarzyło podczas przedostatniego naboru, bo system nam się zawiesił. I odbierałam te telefony, bo wiedziałam, że coś jest nie tak. Niemniej jednak no, jesteśmy dostępni dla tych przedsiębiorców, bo wiemy, że działamy na ich rzecz. I to jest jakby nasza misja po to, żeby im pomagać. Charakteryzuje nas jakby projekt też dostępność i ta różnorodność. Nie ograniczamy się do wybranej grupy przedsiębiorców. Oczywiście nie wspieramy dużych firm, ale wiemy, że duże firmy radzą sobie, jeżeli chodzi o eksport. Natomiast wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wspieramy nawet firmy, które zostały powołane wczoraj, zostały zarejestrowane. Tak? Nie ograniczamy też się branżowo i dajemy ofertę, możliwość zaistnienia na rynkach pozaunijnych, bardzo różnych, z czego możecie Państwo zobaczyć tutaj na tym slajdzie, od Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych, które są najbardziej popularne, przez Egipt, Indie czy Meksyk. Czyli ta oferta jest niemal dla wszystkich. Teraz przechodząc jakby do sedna całej mojej prezentacji, zawsze zastanawiałam się, jak to jest realizować taki projekt. Powiem szczerze, że to jest mój taki pierwszy duży projekt, który realizuję, który mam okazję nim zarządzać. I wiem, że jakby ta jego realizacja to troszkę przypomina takie wychowanie dziecka. Sama mam trzech synów,
różnym wieku, że tak powiem, w różnej fazie rozwoju. I projekt PMT to też jest takie nasze dziecko, które rośnie razem z nami, które dojrzewa razem z nami, zmienia się, napotykają nas nieoczekiwane sytuacje. Ale co najważniejsze jakby przy realizacji takiego projektu, żeby mieć wsparcie instytucji, w której się ten projekt realizuje, żeby umiejscowić go odpowiednio w instytucji i nadać mu odpowiedni priorytet, bo jakby samodzielne działanie projektu jako oddzielnego bytu od całej instytucji, agencji czy to firmy, no nie ma racji bytu, to wtedy nie da się tego zrealizować. Tak jak już powiedziałam, jak każde dziecko, tak jak i projekt rządzi się swoimi prawami, ma swoje potrzeby i na każdym etapie realizacji może zaskoczyć. Oczywiście nas też zaskoczył. Zaskoczyła nas sama realizacja projektu, to, że przedsiębiorcy są gotowi wyjść na te zagraniczne rynki, mają przeogromne, różnorodne pomysły i powiem Państwu, że ja codziennie zadziwia mnie, z jakimi pomysłami nasi przedsiębiorcy są gotowi wychodzić na te zagraniczne rynki. Jestem z tego dumna i naprawdę napawa mnie to takim optymizmem, że to nie jest tylko, nie mówimy tutaj o jakich naprawdę wysokich technologiach, tak? Bo nasz projekt jakby wspiera, mówimy tutaj o innowacji, niemniej jednak jest to innowacja w różnych sektorach i na różnym poziomie. Także doceniamy tą innowacyjność tych naszych przedsiębiorców i chęć ich wyjścia na te zagraniczne rynki. Musieliśmy się zmierzyć z pandemią, która po pierwsze zamknęła nam możliwość realizacji projektu, zamknęła naszym przedsiębiorcom możliwość realizacji projektu. Poprosiliśmy ich o informacje, jak możemy im pomóc. Ankietowaliśmy, wysyłaliśmy komunikaty do nich kilka razy w ciągu i zeszłego roku i jeszcze w tym roku, co zrobić, jak usprawnić tą pracę i realizację projektu. Odzew był spory. Oczywiście musieliśmy wydłużyć realizację poszczególnych projektów, bo sam projekt zakłada, że każdy z przedsiębiorców ma 9 miesięcy na wydatkowanie środków. To nie jest dużo, ale to też jakby my dużo pieniążków nie oferujemy dla tych przedsiębiorców. Niemniej jednak to, tak jak my powtarzamy, jest to postawienie tylko pierwszego kroku, zapukanie do drzwi. Także z naszej perspektywy wydaje nam się, że te 9 miesięcy to jest taki dobry czas, ale w dobie pandemii nie ma takiej możliwości. Pandemia trwa od półtora roku i dłużej, czyli praktycznie większość rynków była bądź jest zamknięta czy nieosiągalna. Musieliśmy przestawić też nasze tory na takie myślenie i działanie online'owe. To teraz jest bardzo popularne. Kolejna perspektywa środków unijnych będzie przeznaczona na działania tylko online'owe. A my musieliśmy to zrobić już w zeszłym roku po to, żeby umożliwić w ogóle realizację tych projektów przez przedsiębiorców. Oczywiście nie obyło się bez współpracy z instytucją zarządzającą. My jako agencja jesteśmy beneficjentem, który realizuje projekt i tu powiem szczerze, że jako realizacja projektu samego unijnego, no to też oczywiście rządzi się swoimi prawami. Inaczej to zupełnie jest co innego realizować projekt w firmie z perspektywy czy grantobiorcy, czy zupełnie projektu takiego przemysłowego, a inna rzecz jest realizować projekt unijny. I my jako beneficjent z jednej strony mamy poczucie bezpieczeństwa i takiego wsparcia z instytucji zarządzającej i tu muszę naprawdę, mogę podziękować zespołowi dyrektor Kaczkowskiej i Dominikowi za to, że nas wspierali przez te półtorej roku, przez te ciężkie czasy pandemii, ale z drugiej strony musimy się, że tak powiem, prosić o każdą zgodę, nie mamy tej swobody działania, co oczywiście wydłuża proces. Ja nie mogę jako menadżerka projektu zdecydować, że danemu przedsiębiorcy wydłużę jeszcze o kilka miesięcy projekt, bo wiem, że jest na to szansa, że jest potencjał, muszę aplikować do instytucji zarządzającej. Takie są reguły. To nie, na pewno nie ułatwia, ale da się to zrobić, no, tylko to wydłuża proces decyzyjny.
To już jak mówiłam, że jakby niewiele, wiele rzeczy nie udało nam się przewidzieć. Zresztą podejrzewam, że w 2017 roku, kiedy był pisany ten projekt, niewielu ludzi myślało o tym, czy spodziewało się, że spotka nas coś takiego jak pandemia. A to pociągnęło za sobą i inne sytuacje, takie jak trudne przypadki przedsiębiorców, w których nagle sytuacja finansowa się załamała. Nie mogą realizować projektu, muszą zwrócić pieniądze. My, że tak powiem, musimy ich ścigać, domagać się tych pieniędzy, bo jeżeli my tych pieniędzy nie odzyskamy, to przyjdzie do nas instytucja zarządzająca. Też samo działanie w rygorze prawa zamówień publicznych. To przy działaniach takich biznesowych, gdzie, tak jak mówię, mam ponad 10 lat doświadczenia z współpracy z inwestorami, tam jest ta większa przestrzeń, większy luz, a tu przy prawie zamówień publicznych no tego luzu nie ma. Tutaj trzeba się pilnować i reguł, i zasad, i wszystkiego tego, co jest napisane. Nie ma czasu i nie mam jakby miejsca na to, na jakieś takie negocjacje, czy dogadanie się, czy nie wiem, gentleman's agreement. Tu nie wchodzi w grę. Nie ma czegoś zapisanego, nie da się tego zrobić. I z tym też musieliśmy się uporać jako taki młody zespół doświadczony, który chce wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, żeby podać im rękę. Słuchajcie, z nami się da zrobić wszystko. Pomożemy wam spełnić te marzenia, te sny o wielkich rynkach, nowych destynacjach. I w tym momencie przychodzi koleżanka z działu PZP i mówi: hola, hola, nie da się. Tego tak nie możecie zrobić. No i tu jest rzeczywiście, wkracza rzeczywistość szara. Niemniej jednak robimy wszystko, przynajmniej komunikujemy tym przedsiębiorcom, staramy się z nimi utrzymywać stały kontakt. Bardzo fajna była ta poprzednia prezentacja. Wydaje mi się, że sporo rzeczy, o których mój poprzednik mówił, my staramy się wdrażać w naszym zespole. Komunikujemy się z naszymi przedsiębiorcami, mówimy do nich, chcemy, żeby nas słuchali i liczymy na to, jakby robimy wszystko, żeby nas zrozumieli, to co do nich mówimy. Bo jakby te relacje, ta dobra atmosfera jest bardzo ważna, żeby oni czuli, że ten projekt jest dla nich i wszystko to, co robimy, to nie jest urzędnicza robota, która ma po prostu odfajkować, mamy na końcu, wydaliśmy środki unijne. Nie, to jest projekt, który ma wesprzeć przedsiębiorców i później, że odfajkujemy, ale pełen sukces, listę sukcesów naszych polskich przedsiębiorców. Czyli to, co jakby powtarzam cały czas, tak? Czyli utrzymanie stałego kontaktu z przedsiębiorcami, utrzymanie kontaktu z instytucją zarządzającą, te dobre relacje. I co pomaga? No, zaufany i zgrany zespół. Ja na każdym kroku, jeżeli tylko mogę, to chwalę swoich ludzi. Staram się ich doceniać. Nie zawsze to jest, nie można zawsze, ja nie jestem w stanie zawsze ich docenić finansowo. Nie mam takich możliwości. Niemniej jednak staram się docenić ich dobrym słowem. I powiem szczerze, że momentami, w takich momentach kryzysu, jedyną rzeczą, która trzymała mnie jeszcze na powierzchni, to były te relacje społeczne, takie między zespołowe, te dobre relacje. Bo to była rzecz, która pozwalała mi wstać rano i powiedzieć: ok, spotkam się z moim fajnym zespołem i dam radę. Uda nam się przewalczyć kryzys, który w danym momencie mamy. Czyli jak Państwo widzicie, ja rozpisałam się, powiedziałam o projekcie PMT, ale jak widzicie, jak wiele ma to wspólnego z wychowaniem dziecka i z tym rozwojem, że to musi być ta współpraca, czy to rodziców, czy instytucji, na którym zależy realizacja takiego projektu, że są nieoczekiwane sytuacje, że trzeba wiedzieć, kiedy wyciągnąć rękę, a kiedy powiedzieć dość, że to już dalej nie można iść, że jakby nie ma zgody na kolejne działania danego przedsiębiorcy. Więcej nic nie możemy zrobić. Jedyne, co trzeba pamiętać, to, że czy projekt unijny, czy projekt w firmie, to są ludzie i ci ludzie tworzą i realizują czy zadania i
próbują dotrzeć do celu, czy zrealizować misję danego projektu, czy cel danego projektu. I w zależności od tego, jak będzie ta atmosfera wyglądała w danym zespole, tak uda nam się zrealizować lepiej lub bardziej, lepiej lub jeszcze lepiej dany projekt. Rozpisywałam sobie wiele rzeczy tutaj na tych moich kartkach, ale wydaje mi się, że wszystko o wszystkim powiedziałam. Jedyne, co Państwu mogę jakby doradzić przy realizacji projektów unijnych, to nigdy nie zawsze wstawać i wiedzieć, że ten nowy dzień to będzie dobry dzień, nawet jeżeli pojawią się jakieś trudności, bo otaczają Was wspaniali ludzie. Jeżeli nie otaczają, to sprawdźcie, żeby ci ludzie byli zadowoleni i powiedzieli Wam, że są wspaniali. Ja postanowiłam to robić tak właśnie po wczorajszym tym spotkaniu I'm Remarkable. Także jestem wspaniała i cieszę się, że mogłam z Państwem dzisiaj być. Dziękuję.